Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek serii Testujemy. Dzisiaj na naszych ekranach wydaje mi się, że klasyk, bo będzie to gra Ratchet & Clank właśnie z PlayStation 4. Bardzo dobry ekskluzyw podobno, bardzo świetna gra też dla młodszej widowni. Ogólnie bardzo, bardzo dobry tytuł, który doczekał się kolejnej swojej części na PlayStation 5, czyli Ratchet & Clank Rift Apart. Moi drodzy, przetestujemy sobie Ratcheta, bo od bardzo, bardzo dawna się zbieram do tego testu i doszedłem do wniosku, że czas najwyższy tą grę sprawdzić. Bardzo dużo dobrego o niej słyszałem, ale nigdy nie miałem okazji do niej siąść i faktycznie jej sprawdzić, także zaczynajmy. Jest ze mną, ja jestem na streamie, jest ze mną kilkadziesiąt osób tak naprawdę. Więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Mamy piątek wieczór, więc cieszę się, że jesteście ze mną na streamie w ten piątkowy wieczór i możemy sobie ten czas bardzo, bardzo miło wspólnie spędzić. Także lecimy. Także pozdrawiam wszystkich widzów ze streama i startujemy, moi drodzy, z tym tytułem. I witam przy okazji Kubę, bo do nas dołączył. Witam serdecznie, Kuba. Nowa gra, normalny poziom trudności i lecimy, zobaczymy. Pamiętajmy, że ja nie wiem z kiedy jest ten tytuł, ale zaraz się dowiem w międzyczasie. Otworzyć siódemkę! No, po polsku! Ruszaj się, Shiv! Bierasz bohatera! Identyfikacja więźnia 117 Shiv Helix. Myślisz, że mnie złamiesz, Grino? Byłem w najmroczniejszych zakątkach wszechświata. Tam, gdzie by ci śrubki zardzewiały. Wieczne kamieniołomy z Ordun. Żelazna twierdza do Walis. Pie! W ogóle graficznie rewelacyjnie to wygląda. Witaj, młokosie. Nazywam się... Kapitan Quark. Ja nie wierzę. Jesteś tu. Marzyłem o tym, że mnie aresztujesz. O, spadaj stąd. Mówiłem do ciebie, Zed. Tak, kapitanie. No dobrze, młokosie. Czyli, że śledzisz moje liczne dokonania. No oczywiście. Jesteś słynnym bohaterem galaktyki. Już nie jest sławny. Słowa ranią, samotny Bilu. Jestem wiernym fanem. Kupiłem w przedsprzedaży nową grę o Ratchecie. Że co? No grę, która opowiada o twoich przygodach z tym Lombaxem. A, chodzi ci pewnie o film. Tak, jest niezły. Jeśli lubisz animację. Nie, chodzi mi o grę. Jest oparta na filmie. Patrz, to potwierdzenie zamówienia. Przyślą mi ją do więzienia. Robią grę opartą na filmie o moim życiu? Czemu się nie skonsultowali? O, to moja wina. Zbyt długo tkwiłem w tym zapomnianym miejscu z dala od fanów. A teraz nikt nie pozna mojej wersji zdarzeń. Chętnie jej wysłucham, kapitanie. Naprawdę? Zatem siadaj, bandziorze, a ja opowiem ci pewną historię. Wszystko zaczęło się od Gamonia, Lombaxa, Ratcheta. Kurde, genialnie się to zaczyna, powiem wam. Naprawdę świetnie. Okej, mamy tutaj chyba tytułowego Ratcheta. Ja tyle tylko co wiem, jak ten Ratchet wygląda z plakatów po prostu tej grze. Dokąd się wybierasz? Ej, Grim, jesteś! Myślałem, że przejdziesz się na bazar poszukać cewek grawitacyjnych. Aha, wciąż tu jestem. Zawsze jestem. Chyba twoje wymknięcie nie wiąże się z naborem w szeregi strażników galaktyki. Potrzebuję godziny. Chodź, Grim, to strażnicy galaktyki, o których mówimy. Kapitan Quark tam będzie. Nie wyjdziesz, póki nie naprawisz statku pana Mikrona. Łap się za tę korbę! Okej. I słuchajcie, moi drodzy, już możemy tutaj się poruszać naszym Ratchetem tytułowym.
Możemy się tutaj już rozglądać i tak dalej. I teraz tak, informacja dla was. Ta gra, którą aktualnie ogrywamy, to jest remake z 2016 roku. Natomiast oryginalna wersja Ratcheta i Clanka wyszła na PlayStation 2 w 2002 roku. Więc to, co tutaj ogrywamy, to jest remake gry, która ma prawie 20 lat, słuchajcie. Także zobaczmy. No sam zobacz. Awionika spalona, procek spalony, nawet cewki grawitacyjne popalone. Tym razem to, żeś się popisał, młody. Śmiało. Okej, bardzo fajne mechaniki już tutaj widzę. Zobaczymy, jak działają te wersabulwy. Spójrz no w górę. Świetny jest też ten dubbing, wiecie? Lewa strona w porządku. To cud. Okej, teraz będziemy mieli tutorial. Spójrz w dół. Lewy dolny dopalacz sprawny. Teraz mamy tutorial, czyli poruszanie się postacią, obracanie kamerą i tak dalej. Wszystko okej. Jest dobrze. W wiadomościach mówią, że rekrutacja odbywa się w wesołym miasteczku. Pokaż im, na co cię stać. I tak Ratchet rozpoczął swą przygodę w nadziei, że zostanie strażnikiem galaktyki. W menu ustawień możesz dostosować zachowanie kamery. Co to oznacza? Pewnie jakieś obracanie, nieobracanie i tak dalej. Kurde, ta gra wygląda przepięknie, słuchajcie. Ona ma 5 lat, tak? O ile ja dobrze tutaj przeczytałem. Ona wyszła w 2016 roku. Ten remake. I jak na remake sprzed 5 lat, to wygląda po prostu bosko. Powiem szczerze. Co tu możemy robić? Właściwie podskakiwać, biegać sobie. Tu mamy jakiś celownik. Co tu jeszcze mamy? O! Możemy wykonywać jakieś proste ataki. Możemy niszczyć otoczenie. W zamian za to otrzymujemy jakieś tutaj, nie wiem, złom, nakrętki. Nie wiem, co to jest. Okej. Okay. Świetnie to wygląda, naprawdę. O, taki atak z wyskoku nawet odkryliśmy. Czy to jest przeciwnik? Co to jest? Ratchet tłukł przeciwników niezawodnym omnikluczem. Tak. To są przeciwnicy, słuchajcie. Ale fajnie. Nie wiem, dlaczego taką satysfakcję mi sprawia ulanie takiej ropuchy. Aby pokonać przeciwników, Ratchet musiał się uciec z uświęconej tradycji skakania. Aby pokonać przeciwników, musiał się uciec do tradycji skakania. No też tutaj ten dubbing robi niesamowitą robotę, powiem szczerze. Czekajcie, bo tutaj też zobaczcie, że możemy sobie skakiwać. Być może tutaj już możemy jakieś znajdźki odkrywać. Tutaj można jeszcze pobiec. Pobiegnijmy tutaj. Widzę, że tutaj jak na razie gra nas prowadzi za rączkę. To jest jakiś taki ala dosyć oczywisty tutorial. Ale już czasami właśnie przy okazji takich tutoriali mamy możliwość... O kurde, myślałem, że się nie będzie dało przeskoczyć przez tą barierkę. Mamy możliwość właśnie zboczyć z trasy i sobie odkryć jakąś znajdźkę czy coś takiego. Aż się jedna mnie dziabnęła. I sporo tutaj dostałem tego złomu. Zobaczcie, że nawet tutaj barierki i wszystko tu można niszczyć. Podoba mi się. Ciekaw jestem, co z tym złomem będzie można sobie zrobić. O. Pana to. Spiąłem się po tych skałach. Nieco wyżej, ale to chyba nie tędy się ogólnie biegnie. Czyli gra nie jest jakaś taka super liniowa i ograniczona, jak mi się wydawało. Idźmy tym mostem, bo to chyba o to chodzi. Natomiast tutaj widzę, że... wiedział, co mu grozi. O. Gdyby znalazł się na skraju śmierci, musiałby wyleczyć się nanotechem. Korzystałem z niego kiedyś podczas napadu na bank. Wyleczył mi 3 z 5 ran postrzałowych. Fajnie się te ropuchy zabija. Padają na strzała. Jestem tutaj na normalnym poziomie trudności, więc jak na razie ten normalny jest bardzo, bardzo łatwy. Ale pamiętajmy o tym, że to jest tutorial.
więc też prawdopodobnie nie będzie tutaj jakiegoś super problemu z ogarnięciem. Fajnie, że wciąga dosyć daleka nawet te śrubeczki. Lombard ma za nic mienie publiczne. Patrzcie, jak niszczy skrzynie. Co za tupet. Może co za tupet. Śrubki, żeby kupić broń, która pomoże mu ocalić galaktykę. O. Nie, od narracji to ja tu jestem. Czyli powoli tutaj dostajemy informację, po co my te śrubki zbieramy, więc prawdopodobnie będziemy mieli tutaj dostęp do... O kurde, ile ich jest. Ratchet, pokonawszy przeciwników, parł naprzód. Dokąd zmierzał? Do celu. Okej, zbieramy jak najwięcej tych śrubek. Podejrzewam, że tutaj w zamian za te śrubki będziemy mogli właśnie sobie coś kupić w jakimś sklepiku, bo tutaj bardzo dużo nam tych śrubek teraz dają. No ale jest to tutorial, ja tutaj tak to rozumiem, jako taki właśnie ala tutorial. I widzę, że rozwalając te białe skrzynie, dostajemy nie dość, że regenerację życia, to również jakiś chyba pasek punktów doświadczenia, które później będziemy mogli prawdopodobnie przekuć na jakieś może umiejętności, albo jakieś... Las Strażników Galaktyki, okej. Czyli tutaj mamy tor ćwiczeniowy dla Strażników Galaktyki, czyli Ratchet chyba ma okazję, ma tutaj chrapkę na to, żeby się dostać do tych strażników. I tutaj ten kapitan Quark. Witaj, rekrucie. Jestem Cora Verlux. To może zaprezentujesz nam swoją zwinność, przeskakując przez te przeszkody? O kurde. Dobra robota. A teraz przejdź do kolejnego etapu. Dobry strażnik jest zawsze świadomy otoczenia. Skacz po ruchomych platformach. Okej, czyli tutaj mamy już takie trudniejsze troszeczkę rzeczy, ale wciąż do ogarnięcia. A teraz przejdź do następnej części. Witaj, rekrucie. Jestem Brax Lectrus, spec od rozwiązań siłowych. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z niszczeniem skrzyń. Ej, dobre to było. Lecimy dalej. Czas na coś bardziej wybuchowego. Zaopatrz się w rękawicę fuzyjną u handlarza. Okej. Okay. Handlarz z bronią. Wciśnij X, aby kupić granat fuzyjny. Na twoim miejscu dobry wybór. Super! Kolejny etap, demolka! Kolejny etap to demolka, czyli muszę tym granatem gdzieś trafić, nie wiem jeszcze gdzie. A, samo mi celuje, zobaczcie. Okej. Okej, lecimy dalej. Galaktyka Solana to niebezpieczne miejsce. Roi się w niej od skrzyń pełnych amunicji. Skrzynie pełne amunicji, ale nie mamy żadnego pistoletu. Nie mamy gdzie tej amunicji użyć. A chyba, że tą amunicją to są właśnie te granaty. Tak, zgadza się, mamy 8 sztuk. Spoko, fajne jest to, że te granaty same się wycelowują. To jest spore ułatwienie. Podgrzać atmosferę, wyposażyliśmy atrapy w miotacze ognia. Dział prawny nie miał nic przeciwko. Brawo, rekrucie! Możliwe, że to ty zostaniesz nowym strażnikiem galaktyki. Przed tobą ostatnie wyzwanie. Dalej, Ratchet. Dasz radę. Czas na ostatnie wyzwanie. Jeśli przetrwasz nawałę wrogów, masz szansę zostać strażnikiem galaktyki. Okej, okay. Czyli tutaj będziemy mieli chyba dużą ilość przeciwników. Jednego mniej. Czyli tutaj będziemy musieli prawdopodobnie jakieś wave'y przeciwników pokonać, tak? Wow, wyglądają jak
Awans Ratcheta, słuchajcie. Zabiję przeciwników, aby zwiększyć maksymalne zdrowie. Okay. Imponujące! Też byśmy patrzyli na kolejnego strażnika galaktyki? Kolejny zniszczony! Wyjdzie robota, kadecie! No, nawet jakieś trofeum wpadło. Trening podstawowy wykonałem. Fajowa jest ta gra, powiem wam szczerze. No to ona jest rewelacyjna. Świetnie się w niej bawię. Jest przepiękna, jest świetny dubbing, świetne animacje, świetne sterowanie. To jest coś pięknego. No nie dziwię się, że ta gra jest... Okej. Okay. Czyli najpierw rozgrywkę mieliśmy Ratchetem, teraz prawdopodobnie będziemy grali tytułowym Clankiem, czyli tym robocikiem, który teoretycznie widzę, że jest defektem, tak? O nim też możemy patrzeć, ma jakąś wielką łapę. Wiem, że znajdziesz tego defekta, Wiktorze. Nigdy nie zapomnę. Fajny jest ten motyw biegania, tak jakby on mi się kojarzy z Crasha Bandicoota. Takie biegnięcie w stronę właśnie tej. W stronę gracza, nie? Robot wiedział, że musiał rzucać bombami we wszystko, co stało mu na drodze. Patrzcie, że Clank też zbiera te śrubki i z tego co widzę, to te śrubki nam się posumowały na obu postaciach. Clank musiał rzucić sprężynobota, ale gdzie i jak? Wow. Ale sztos. Fajowe, coś tu można... można go przestawić, słuchajcie. Ale czad. Okej, okay, spoko. To co mi się trochę nie podoba, to że Clank rzuca tymi granatami... A nie, może też R2, bo nie wiem dlaczego mi pokazuje, że kwadratem musi to robić. Bo Ratchet robił to R2, nie? O kurde. Ej, to ja cały czas steruję. Słuchajcie, uciekamy przed tym gostkiem. Patrzcie, tu nam teraz był taki stop motion i kazało mi wcisnąć X-a. W odpowiednim momencie. Jak śmieszny jest ten plan. Wracaj tu! Załatwmy to jak robot z robotem! Nie sądziłem, że tutaj takiego koksa wyślą po to, żeby nas sprać, że jesteśmy jakimś tam defektem, nie? Oj? Nagle Clank dostrzegł energobota. Potrafi on zapewnić zasilenie różnym urządzeniom. W które miejsce powinien nim rzucić? Okej. Fajne tutaj są też takie bardzo proste, bardzo oczywiste, ale też takie w porządku. Ala zagadki logiczne, można powiedzieć. W czym tkwi problem, Wiktorze? Nie dam mu uciec, prezesie. Nikt go nie uratuje. Okej. Czyli tak, tego ludka musimy sobie tam na górę wrzucić, tak? A ja nie mogę go rzucić... Czekajcie... Okej. Jakoś to rozkmieniłem, jak na mój ograniczony tutaj intelekt, to sobie poradziłem. Ale to jest czad, jaka to jest czadowa giera. Słuchajcie, świetnie mi się w nią gra. Jest bardzo, bardzo fajna. Świetnie zrobione są te animacje. Wziąłem tego. Świetnie zrobione są te animacje. Genialny dubbing. To nie było takie trudne. Ciekaw jestem, jak to będzie w sytuacji, jak już będzie Ratchet i Clank, tak? No bo tutaj pamiętamy tytułowy
Ratchet i Clank są razem. Myślisz, że mi uciekniesz? No znowu nas chyba nie pęgostek. Ciekaw jestem, czy tutaj w tym tutorialu Clankiem da się zginąć. No jak widzimy, Clank jest w dużo większym... w dużo większych tarapatach i dużo bardziej zagrożony niż był Ratchet. Przed tym spróbuj uciec. Wow, w tym mamy już płomienie, lasery. Jedna zębatka z ciebie nie zostanie. Fajnie to jest zrobione i zobaczcie, jakie to jest piękne ogólnie. Tutaj nas pocelował. Okej, tutaj nas pocelował i z pięciu tak jakby szczery, nie? I mi się wydaje, że on nie doleci do Strażników Galaktyki, tylko właśnie gdzieś po drodze się zrozbije na tym Veldin, tam gdzie właśnie... Łowie Ratcheta kłębiły się miliony myśli. Czy uda mu się naprawić mikrego robota? Czy będzie on impulsem do przeżycia przygody, o której marzył? Czy zostawił w garażu prototyp silnika jonowego własnego autorstwa? Odpowiedź na wszystkie trzy pytania brzmi... tak. Okej. Dobra, trzymaj się! Jesteśmy z powrotem w grze i zobaczcie, że teraz Ratchet niesie Clanka na plecach. Nie wiem, czy oni będą nas atakować? Chyba nie. Także tutaj mamy teraz kolejną misję, uratować Clanka i go naprawić. Ja nie będę walczył w ogóle z tymi stworkami. Takie przerwy były dla Ratcheta i Graszko. Do przedostania się na drugą stronę potrzebny był mu tylko harpun i szczyt na brawur. Na szczęście w wygodnie umieszczonej skrzynce nasz futrzak mógł znaleźć pożogera. O, pożoger, co to jest? Super, pożoger! Skończyła ci się amunicja, poszukaj skrzyń z amunicją. Oczywiście jest pod ręką. Patrzcie, mamy tutaj koło wyboru broni w ogóle. Czyli przyłączamy sobie teraz z granatów na pożogera. Możemy też szybko zmienić broń tutaj z szybkiego dostępu. L2 i R2, okej, okay, to jest do celowania, tak? Fajna spluwka, ej! Fajna spluweczka, powiem wam. Jak tam się dostać? Dobra robota. Okej. Kurde, jakie to jest czadowe. Patrzcie, chyba są tutaj ludzie... Czy ludzie? Co oni tu robią? Blargowie. W danych mamy informacje, które mogą zaszkodzić prezesowi Drakowi. Namierzył mnie tutaj, bo chce je odzyskać. Aha. Okej. Okay. Czyli Clank tutaj już nam powiedział, o co chodzi tak naprawdę. Czadowa jest akcja z tymi... z tym harpunem. Słuchajcie, spróbuję tego gościa. Chciałem go pocelować z tego znalazł się w dołku. Pożugera. I oszołomiony, pojedynkę przemierzał Kaizin Plateau, szukając nanotechnik. To już chyba wszyscy. Okej. Okay. Widzę, że walka nie jest jakaś tam super trudna ani problematyczna, ale pamiętajmy o tym, że to jest właśnie jakby tutorial, tak? Wow, to blargiański desantowiec? Zgadza się. A dokładniej model X6Z, zwany przez wszystkich desantowcem zagłady. Świetnie. Okej, zaraz zginął. Wydawał się w taką bezpośrednią walkę. Dobra jest ta splówka. Elegancko.
dlaczego Drek musiał zlecić nam szukanie jakiegoś felernego robota? To jest świetna sześciówka, powiedziałem. Nargowie opanowali garaż Grima. Grim, jesteś cały? Okej, to była wybuchowa skrzynia, nie zauważyłem. Ale to jest czadowa giereczka, kurde, jak ja będę w nią tłuk. Nie ma innej opcji. Pytanie do was na streamie, czy chcielibyście zobaczyć tą grę na streama? Chcielibyście zobaczyć z niej serię, czy raczej mam ją sobie ograć, powiedzmy, we własnym zakresie i nie chcecie tutaj, żebym poświęcał na tą grę czas streamowy. Mamy tutaj też system wspierania strzelania. Wow! Jestem w schronie! Racze, czemu tu jest taki bałagan? Wszędzie porozrzucana broń i części! W zeszłym tygodniu powiedziałeś, że posprzątasz! Ten go jeszcze opierdziela, że jest bałagan w warsztacie. Służy do celów edukacyjnych. Dobrze jest poznać kolegę po fachu. Ja tylko oglądam zdjęcia i wiesz, improwizuję. Okej, ja na razie sobie tutaj lecę po całej mapie, żeby... Kurde, zginę. O, serio zginąłem. Kurde, trudne, ej. Czemu to jest trudne? Było takie łatwe. Chcę się odgryźć! Oje, Largowie opanowali garaż Grima. Grim, jesteś cały? A, czyli tutaj zobaczcie, jak giniemy, to po prostu wracamy dosłownie chwilę wcześniej do jakiegoś checkpointa. Szkoda, że nie ma tutaj jakiegoś takiego przewrotu. Ale wydaje mi się, że po prostu najlepiej będzie... Jestem w schronie! Lasze, czemu tu jest taki bałagan? Wszędzie porozrzucana broń. A, jest taki ala unik, zobaczcie. Zobaczcie, cyk. Taki, jak robię celowanie i skok, to robi mi taki fajny unik. Dobra, Grim, jest czysto. Możesz otworzyć? Ratchet, co tu do jasnej zoni właśnie wybuchło? Przepraszam, Grim. Przygotuj moje narzędzia. Znalazłem na pustyni coś, do czego muszę zajrzeć. Interesujące. Cóż to za fabryka? Co? Zwykły okej, wróć do garażu. Mieszkam tu od małego. Chodź, nareperujemy cię. No i fajnie. Co dziwne. Odbieram jakiś przekaz z Nowalis. Zdaje mi się, że ktoś wzywa pomocy. Ale jakiś blargiański zakłócacz blokuje sygnał. Nie martw się. Komputer ostrzegłby nas przed niebezpieczeństwem. Za chwilę nastąpi zderzenie. Czy chcesz zarejestrować ostatnią wolę? Przyznam, że to nie wróży najlepiej. Okej. Rozbili się nam Nowalis, słuchajcie. Ekstra. Powiem wam szczerze, że rewelacyjny tytuł. Teraz już rozumiem, dlaczego jest tak lubiany, chwalony i tak wiele osób mi go polecało do przetestowania. Gorsze rzeczy już naprawiałem. Chodź, może w mieście znajdziemy kogoś, kto nam pomoże.
Okej. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że to jest idealny moment na to, żeby zakończyć rozgrywkę. Zauważcie, że Ratchet chodzi z Clankiem, tak jakby był jego plecakiem. I podejrzewam, że pewnie w pewnym momencie rozgrywki będziemy mieli możliwość właśnie... Nawet jest dostęp do mapy. O kurde, ale ekstra. Rewelacja, słuchajcie. Broń, gadżety, kolekcja kart, mapa, dodatki, opcje, ekstra. Powiem wam, moi drodzy, że podejrzewam, że na pewnym etapie rozgrywki prawdopodobnie będziemy mogli korzystać z umiejętności Ratcheta i jednocześnie Clanka. Ale też zobaczcie, to jest gra... Może powinniśmy ulepszyć uzbrojenie? Oj, coś wcisnąłem. O kurde, gdzieś poleciałem. Nie chciałem już... Nie chcę tutaj już dalej grać. Zobaczcie, moi drodzy, jak to pięknie wygląda. To jest 2016 rok. To jest remake gry z 2002. Coś rewelacyjnego, powiem wam szczerze. Nic dziwnego, że ta gra zgarnia tak dobre oceny, bo ja bawię się przy tym niesamowicie. Wręcz bardzo, bardzo dobrze. I powiem szczerze, że nawet bardzo chętnie bym zrobił z tego serię na streamach. Także jak będziecie mieli ochotę oglądać tą grę i zobaczyć ją na streamach, to piszcie, czy to na streamach na czacie, czy to w komentarzach. Czy to właśnie w komentarzach pod tym materiałem na YouTubie. Także moi drodzy, ja sobie tutaj zakończę test Ratcheta i Clanka. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, mam nadzieję, że ta gra na streamie wam się podobała. Teraz już sobie zakończymy ten odcinek. Na streamie oczywiście zostajemy, a na YouTubie na odcinku się już żegnamy. Także wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia wkrótce. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie. Na razie, cześć.